Tak więc, cześć, witajcie z tej strony Ananasek, witam was w kolejnym odcinku z serii gameplayowej. Seria się nazywa W poszukiwaniu kręgów kukurydzy. Na tropie kręgów kukurydzy, dokładnie tak. Tak więc, jest ze mną oczywiście Riot. Dzień dobry wszystkim, cześć, witajcie. Tak, i jestem oczywiście ja, no, nie inaczej. Ja sobie dzisiaj będę siał nawóz, Riot mi go przywiezie, a potem będzie robił, jak to się nazywa, misję. Zadania u rolników, po prostu sąsiadów. Tak, ogólnie ja z wielkim konwojem właśnie teraz, z zakupami. Kupiłem beczkę oprysku, beczkę środków fastobójczego i 6 ton chyba, 6000 litrów w każdym razie na pewno, wapna, jak i nawozu. Troszkę nam to pieniędzy zjadło skąd, jak widzicie. Więc jest słabo, a do... W sumie nie, już więcej nie będziemy nic wydawać chyba, nie? Do żniw pracy wszystko już mamy. Chyba tak. Czy w ogóle zabrałeś 60, czy my mam... Mamy łopatę, czy coś takiego, czy nie? A ty ten, nie? Nie masz jakby? No mam 10%. A, no to kurczę, sorki, bo musiałem tej paletę nagle naładować te palety. No to ja w sumie, to w takim razie po prostu ja zacznę tę misję robić, żebym się nie nudził po prostu. Dobra, potem się zamienimy, no, bez kitu, potem się po prostu wejdę w twoje buty i ty tutaj sobie... No tak, bo te misje w sumie teraz inaczej działają tak naprawdę, tak więc to jest nie problem. Tylko wyporny sprzęt od razu mówię, nie? Co? A, no tak, no tak, tak. Wyporny sprzęt, no, bo żebyśmy swoim nie jeździli. Nie ma co paliwa. No i też się bardzo słaba pogoda, cały dzień ma padać, jest tylko z rana pochmurne niebo, a potem znowu leje. I tak chyba cały dzień, nie wiem ile to potrwa, ale chcemy jak najszybciej te nawozy po prostu je rozsiać. Wtedy jak będzie deszcz, to nawet spoko, bo to one sobie lepiej w tą glebę wejdą, nie? A tu za swoje siano, i tak nasiona trzeba kupić za swoje siano. No chyba tak. Ale nasiona ziemniaków? Jest coś takiego? No ani nie, a nie? No właśnie, no bo musimy jakoś ziemniaki się chyba tam, jeszcze jak się sadzi ziemniaki, to się ma sadzeniaki właśnie. No tak, ma się sadzeniak, ale farming... Czy w grze są takie palety z sadzeniakami? No nie, no są zwykłe nasiona, no farming nigdy nie był realny. I kupujesz nasiona do ziemniaków normalnie? Nie, kupujesz po prostu zwykłe nasiona, i nie ma to innych. Działa? Tak. To nie wiedziałeś? Nie, nie tak było. Tak było chyba zawsze, wydaje mi się. No to ciekawe. Ja jestem już na przegospodarstwie, właśnie już wjeżdżam. Kupię, ile tego tam będzie? Kupię dwa, później dokupi się, bo to kosztuje 1000. Zdjąć ci te worki, czy jak? Co? Zdajemy je, nie? No jak tam uważasz? W sumie to mogę sadzić te ziemniaki. No jak chcesz, ale wiesz, myślałem, że będziesz to sobie działał na tym. No w sumie, nie wiem, no to jak wolisz, nie? Może się powie, czy kiedyś zamienić jakoś. No spoko, no możemy się później zamienić. Żeby też tak... O, dobra. Ogarnę ci to wszystko. Teraz to było 145, to jest... Ale koło nas. Koło nas? W którym miejscu? No delikatnie po prawej stronie naszej. Jest 145? 145. Tak. Jak masz naszą głosę, o, dobra, to tak widzę. Czekaj, to jest na pewno to pole, żebym... Tak, 145, dobra. To powinno być w ogóle jakoś zaznaczone na żółty kolor, czy coś takiego. Że tam jechać, nie? Trzeba. Powinno być taki GPS jak w GTA, że na żółtym w tym się kieruje. Albo da się jakoś zaznaczyć ten, skupy, że jest taki, wiesz, taki jak w Minecrafcie tak, wystrzeliwuje. Już jestem. Dobra, to sobie teraz cofnę w sumie. To co, rozumiem, że ja mam teraz działać z nawozami, tak? No, możesz. Ale o kurcz, ale mi przycięło. O. Nie wiem, czy to przez ten ruch drogowy, czy przez co? Chyba po tej części mapy mam takie lagi dziwne. Może takie... dlatego, że też w sumie ja tu jestem po drugiej stronie części, po drugiej mapie, nie? Że po drugiej stronie mapy. Właśnie nie wiem, i o co chodzi. Mówiłem o dwie części naraz i... No w sumie nie, nie powinno być raczej zaznaczenia. No bez kitu, to nie jest Minecraft. No tak. W Minecrafcie się mapka renderuje, to i przecież jest wyrenderowana. To jest ten, co tam clip distance się różni, nie? Ale tak no, to. W ogóle optymalizacja farminga jest tragiczna. Tak, prawda, zgadza się. Okej, dobra, ja już ruszam. Biorę władka i ruszam w teren. Teraz jak to tam najszybciej dojechać? Chyba koło tak nas, chyba koło nas właśnie, no. Tak mi się... W sumie to w drugą stronę w ogóle mogłem pojechać, tam jeszcze druga... Dobra, fail. A teraz to już mniejsza. No, druga droga była. Od razu bym tam pojechał. Kurczę, ten Władek zwinny jest, powiem ci. No, daje radę. Dobry ciągnik pod takie właśnie maszyny, pod takie... luźne te... luźne... prace. Ja się zastanawiam, czy mnie tak rzuca, czy w sensie, czy ja tak jeżdżę, czy tak ten New Holland, a się ten New Holland, ta Valtra tak sobie, no nie, ten ciągnik tak rzuca go, tak ślizga się z tym sprzętem, bez kitu. Myślałem, że na początku myślałem, że to ja tak jeżdżę po polach. Nie, ślizga się trochę, no, bo tak.
Ej, spoko, bo widzę, że no to już wzrasta na mapie. Już na zielono. To co zostało? Tak naprawdę nawozy jeszcze i żniwa zaraz. No, w sumie tak. W sumie tak. Znaczy jeszcze przed żniwami myślę, ogarniemy sobie pewnie te sianokosy, nie? Dla krówek. No, to jest to fakt. To też by się przydało zrobić w sumie. Wypadałoby. A tak, to w porządku wszystko. Będziemy mieli już właściwie po zimę gotowe. No mówię, jeszcze dwa odcinki będziemy po zimę podchodzić, bo w kolejnym odcinku myślę, jak już tam faza kiełkowania ruszymy i potem już taka przezbiorowa, nie? Tak jest. Zahaczymy gdzieś. I w kolejnym sesji będzie już żniwa. Żniwne, nie? Dokładnie. No i fajnie, kurczę, sezon szybko minie. Też ogólnie mamy sobie ustawione tak na ten, na 3 dni sezon, żeby wiadomo, no ile można grać, nie? To prawda. Żeby już chcemy ten rok trochę przyspieszyć, a nie tylko grać cały czas na, nie wiem, na 7, na 9 dni, ale na 9 dniach na przykład to byłoby przesadne trochę, nie? Bo no, za mało mamy pola. Dobra, co ja się będę? Pojadę sobie po polach. Tak? Nikt tego nie musi widzieć przecież. Tak zmontuję, że nikt tego nie zobaczy. Teraz będzie moja ta perspektywa, nie? Dokładnie, tak. A ja to elegancko po polu sobie śmigam, gołębie odstraszam. Po polach łażą gdzieś. No i fajnie, kurczę, tego. Dziwnie te drogi są porobione po prostu. A tutaj czemu? Jest. A, dobra. W sensie, że ułożenie czy wygląd? Nie widziałem po prostu ich na mapce. A. No właśnie, największy problem minimapek tych, co się właśnie są w. Tak się zastanawiałem, czy to są granice, czy to jest droga, czy co? No, znaczy ogólnie mapa powinna być jak najbardziej przejrzysta, nie? To prawda. Ładna, przejrzysta. Ja na przykład niektórzy pamiętam stary sposób robienia mapek. Po prostu w edytorze oddalałeś się jak to maksymalnie do góry i robiłeś screena, nie? Wiem. Wiesz, na środku, o ile to się zgadzało, to po bokach coś strasznie rozjeżdżało, że było tam kilkanaście metrów różnicy, nie? Najgorsze było to, że jeszcze ktoś nie zaczął dróg, więc ty jedziesz, myślisz, że to jest droga, a zapewne wiesz, ciężko cię w ogóle cokolwiek ogarnąć, nie? Więc ważne, czy robienie mapy jest najważniejsze, właśnie zrobić dobre PDA, nie? Taką minimapkę. Tak jest. Żeby osoba pierwszy raz grająca miała łatwy dostęp do tego, nie? Ty raz dwa pójdzie to pole i 4000 w kieszeni. Co ty mówisz? Ej, bo chyba też zaczyna padać. No, zaczyna właśnie. No, to będziesz w błoto sadził. Jest wgrałeś tego moda na błoto? Nie, oczywiście, że nie, to jest głupota. Zabójstwo normalnie. Byś nie ruszył nawet, nie wiem, na chwilę, nie? No, jest to irytujące, to prawda. Okej. Okay. Ten gołąb normalnie, nie wiem, co... Nawóz żre? Co to za głupi gołąb? Nie ma tekstur 360? Są. Ty no zobacz, ja jadę w tą stronę, a to mi się je bok. Są, ale na tych chyba na czym to nie działa. Na ziemniakach nie działa to. No nie działa na pewno, to potwierdzam. No bo tam chyba one wiesz, muszą być jakieś tam pod krytym kątem, nie? Żeby to się zgadzały te. Żeby się zgadzały uprawy te. Żeby rosły w tych ścieżkach odpowiednich, nie? No. Dobra, co tam jeszcze u ciebie słychać ogólnie? U mnie? Nie od tego czasu, kiedy ostatni odcinek nagrywaliśmy. A no, coś się wydarzyło? Jakoś leci życie, herbatkę sobie miałem zrobić, ale nie zdążyłem zrobić, tak czas zapierdziela. No, tydzień z bicia strzelił, nie? No, strzelił. W ogóle znaczy, bardzo, bardzo się cieszymy, że jest taki miły odbiór na tych odcinków z poprzedniej. Jakby jak nie oglądaliście poprzedniego, to oczywiście jest u Riota. A jeszcze wcześniejszy jest u mnie, a jeszcze wcześniejszy jest u Riota, tak więc bardzo się cieszymy, że ta seria ma taki dobry odbiór, że tak ciepłe słówka piszecie w komentarzu, łapki w górę jest, praktycznie w ogóle nie ma w dół, tak więc cieszymy się, że jest taki bardzo przyjemny odbiór. O Boże, ja nie naładuję tego 60 niestety. Czego nie naładujesz? Nie mam ciężnika z tyłu. Robię to po swojemu, na szczęście jestem silny. I nikt tego nie musi widzieć teraz. O, ale ja silny, ja cię kręcę, jak szybko poszło. Ach, to granie. Zrykowałem, spokojnie. Już ruszam dalej w pole. Ach, ten ten realizm. Dokładnie, ej, może trochę czas przyspieszę tak na 5, nie? Żeby ten... No, skoro nie ma modu na błoto, to możesz. No, to trochę... Niech ten się poniesie nas. Dobra, lecimy dalej z naporządkiem.
Na tą łąkę też tam pojechać? Trawę zasiałem ostatnio? Nie wiem, popierałeś tam próbki czy nie? Pobierałem, tak, pobierałem. I jak to tam wygląda? No chyba tak samo jest, nie? Zaraz to powinienem jeszcze sprawdzić na tym. Jeśli jak jest na czerwono, to wydaje mi się, że nie ma. Że jakby jak wjeżdżałem na czerwono i było ten nawóz, to się robiło nagle zielono. Jest czerwone, no, jest czerwone, więc trzeba tam pojechać. Dokładnie. Czyli azot to jest nawóz. No, wydaje mi się, że na to by wychodziło. Nie, nie, azot to nie był przypadkiem ten? No azot to jest, no w oborniku masz na pewno azot, to jest na 100 milionów procent. No, a tu wyjdzie, że jednak nieprawda, ja na sobie głupi, no. Ręki nie dam sobie uciąć, ale tak mi się wydaje. No oczywiście. Dobra, a PH w takim razie co to będzie? No nie mam żadnego pojęcia właśnie. To może to będzie obornik? PH to jest chyba zachwaszczenie. Tak? Co to? Zakwaszenie, czy coś takiego. A, zakwaszenie, no. To nie wiem jak to się zmienia. Nie wiem, według mnie zakwaszenie to raczej PH jest przez ten. Przez nawozy, nie? Się na nawozy to faktycznie jest azot. Sztuczny. A jak jest... To nie mam żadnego pojęcia co to może być PH. Znaczy, no, nieważne. Nieważne. PH nie. Jest dobre, nie donoszmy tematu. Najważniejsze, że działa. Że na polu jest okej. Okay, a ja wiem o co z tym chodzi. Teraz, bo ten, niektóre uprawy wyciągają PH z gleby, nie? I jak się jest na przykład kukurydza chyba możesz siać kukurydzę po kukurydzy, nie? A nie wiem, chyba tak. No właśnie, bo ona nie wyciąga z tego, nie zakwasza gleby, nie? To możesz siać sobie kukurydzę po kukurydzy. Ale są też uprawy, których nie możesz siać jednej po drugiej, tylko musisz mieć stosować płodozmian. I jak pewnie nie stosowalibyśmy płodozmian, tylko siali na jednym polu cały czas te same uprawy, która po prostu wyciąga zakwasza glebę, to wtedy by to PH spadło. No ale wtedy musielibyśmy chyba to PH jakoś tam no wiesz, sztucznie dodawać z tego pola, nie? Czy to PH jest takie typowo, że tylko po tym płodozmianie? Nie mam zielonego pojęcia, tak mi się wydaje, że tak może być, tak no, jest. To w sumie miałoby taki sens, nie? Faktycznie. No właśnie, tylko jak to się zmienić? Wiem, że to co właśnie powiedziałem może być prawdą, istnieje na to duża szansa, z tym, że jak zmienić to sztucznie, nie wiem. No przekonamy się, ale nie, w sumie jeżeli tak było, że płodozmian będzie tutaj decydował o poziomie PH, no to wtedy spoko, nie? O, tu już trochę trawa urosła, nie? W sensie mamy już pierwszy stopień z trawą. To bajka. No fajnie, już coś dzieje. Bo trawa rośnie chyba 1/3 sezonu, tak? Tak, trawę można kosić 3 razy w roku, z tego co wiem. Na przykład tak samo, właśnie powracając za farmingowe masakry, wszyscy obrali sposób, żeby pójść w soję i chyba owiec, nie? Że to najbardziej było dochodowe. Tak a my pamiętam z Reaperem wtedy, poszliśmy wszystkie pola w łąki i robiliśmy 2 razy w roku kiszonkę, nie? Tak. W ten sposób bomby leży, dorobili się. A ananasek był tak leniwy, że nawet nie zbudował sobie gospodarstwa, tylko zrobił jedną wielką łąkę. No tak było, tak było. No. Były czasy, kurczę. Plan był dobry. Ale się nie powiódł niestety. No zebrałem chyba ją raz, czy nawet chyba z pół razy i serwer się rozpadł. Jezus Maria, słup zahaczał, myślałem, że przyjadę szybciej. Nie wiem, czy zdążę na trzeci przez zrobić, jeśli nie, to trochę słabo. Ale postaram się. Ale w sumie najgorsze było, że mi się internet wtedy skończył przed drzwiami akurat. I wszystko wszędzie już było uschnięte, nie? Czy tam, tam w ogóle sporej liczby osób ten, coś tam sezon poruinował, poniszczył plony. Chyba tak, no coś tam było, że jakieś odszkodowania były wypłacane, pamiętam wtedy. No, coś takiego wyszło i to chyba nawet z pół mapy tak poszło w świzdu bizdu. Tak więc śmiesznie. I tu łąka rośnie na tym polu. Tak więc to właśnie był minus tego, że wiesz, grasz sobie, że tak realnie, że totalnie czas jest realny. I tu nagle żniwa nie masz co robić, tylko i nasianie. I kolejny czekasz tydzień. No, to trochę słabo było wtedy, no. Właśnie, no bądź słabo. Co bądź, do kolejnego sezonu się nie doczekaliśmy. No, mimo wszystko jednak, ale... No, ale jednak, no jakby dobry. Tak było, to... Raczej by się ludziom nie chciały grać. Zresztą, no jakby, wydaje mi się, że jakby ten czas szybciej leciał, to na pewno by było większe zaangażowanie do gry, bo tak to wiesz. Znaczy, na przykład wchodziłem często tak, że wchodziłem tylko i grałem cały czas, jak była noc, nie? Bo tylko wieczorem miałem czas.
A ja miałem, straszne problemy z internetem, tak więc też grałem tylko jak był na noc, tak naprawdę. Bo wtedy mi internet jakoś chodził i tak wiesz, tak streamowanie i nagrywanie po ciemku to jest tak, tak średnio. No, trochę średnio. Pamiętam jak MST wtedy weszło całą chyba ekipą, oni przytryhardowali chyba, nie wiem, z 4 godziny, zbudowali gospo, porobili tam sezon cały, że zasiali wszystko, co nie? No, no. Wyszli i tyle. Tyle ich było widać. Grali sobie. Zresztą oni tam chyba weszli na chwilę, bo później tam ktoś za nich siał. Kogoś sobie zatrudnili. Tak. Nie pamiętam panie Niku, ale tak było, no. Masz rację. Że jakiś nawet mój widz to był w ogóle, bo tam o, siema na nasek. Weź, tak. Midbuster w końcu jesteś, nie? No, tak. Dobra, ja już ogólnie skończyłem, nie wiem jak u ciebie. Jest wejście do odcinka. Mi zostały dwa paski tak naprawdę. No i fajnie, no i spoko. Tak więc szybkie 4000 można powiedzieć. Mhm, no i fajnie, ty zrobiłeś to trochę, no w sumie zwróciły nam się big bugi, nie? W jakiejś tam części. Tak jest. Chucze ja w ogóle. Jestem. Przypał trochę będzie, jak będę musiał jechać jeszcze specjalnie po ziarno. Było 10%, a tu jeszcze zostało tak 2 na prawie 3 przejazdy. Ajajaj. A procentowo jak to wygląda u ciebie tam, w sensie na misji? Zaraz sprawdzę na kontrakcie, właśnie, jak to wygląda. Czekaj. 87%. No to nie wiem, czy się wyrobisz. No, zobaczymy. Jak ciebie wyrobię, to trochę mam też na tym, na gospie, nie? O, to w sumie do gospa jest w sumie no to bez problemu. No, najwyżej paść, ukradnę nam. Albo ci, ej, może ci przywiozę, poczekaj. W sensie, no może starczyć, tak więc na razie to... Mogę ci wozem przywieźć jak coś, bo tu wóz stoi, 30 też stoi. Tak więc bajka, ale powinno starczyć, mam nadzieję. Jest ogólnie 90... też pada, nam się maszyny myją. No to bajka. Mhm. W ogóle nie zawsze się chyba myją, wydaje mi się. Coś takie miałem wrażenie. Chyba, że jakiegoś moda chyba miałem, kiedyś mi bugował to, tak mogło być, ja no. Zasięg do końca? Co? Nie, fajnie idzie, spoko. 92% ogólnie jest. O, czekaj, a zostało mi 6%. Może się uda. Może właśnie na styk. Jak na styk, to padnę, nie? Dobra, to nic. Ale co na gospodę, trochę tej maszyny pogarnę w takim razie. Postałem trochę je, bo trochę syf się porobił. 5%, 4. Ile tam jest misji? 93%. Nie starczy, nie ma opcji. Nie starczy? 3% mam, ile teraz jest? Teraz jest 94%, nie ma opcji, żeby starczyło. No dobra, to co, brać wóz i przyjechać z nasionami? No, możesz już jechać, bo to jest, nie ma opcji, żeby starczyło. Poczekaj sekundkę, odczepię tylko wóz stąd. Dyszel przekręcę. Uwaga, zostało 100 litrów na 6%. A to kombinuję teraz. 2%, 94%, nie no. Niestety nie starczyło. Już podczepiam wóz, sekundka. Zabraknie dosłownie 4%. Tak jest, 4% zabraknie. Mam 3 worki. Może starczy, co? No tutaj tak niewiele idę tam do worka. Ale wchodzi. Tych? Co? Nasion? Co? Takie zwykłe nasion, co się o to chodzi? No tak, no innych nie masz. Aha, no bo dziwne właśnie, że nie ma takich sezoniaków typowych, nie? No bez kitu. A w ogóle z czymś to jeszcze tak było, z trzciną chyba? Nie, trzcina ma osobne palety akurat, wiesz? No właśnie, z tym, że chyba... Później jak to wyładujesz z tego do trzciny, to wychodzą ci te nasiona. Chyba tak. Był taki mit, ktoś mi taki pisał. Nie wiem, czy to prawda, bo to może być faktycznie po prostu mit, ale ktoś mi tak pisał, że tak, ale tak może tak być tak naprawdę. Może taki był bóg i to naprawili. No nie wiem, no nie zdążyłem tego sprawdzić. Czyli chcesz mi powiedzieć, że pogromca mitów nie sprawdził? Wiem, że gdzieś mam to w folderze, ale nie sprawdziłem tego jeszcze. Nie wiadomo co z tym mitem, no siadę ogólnie, jestem na drodze gniewu. Na tropie tej kukurydzy? Kręgów kukurydzy? Kręgów kukurydzy. I ona będzie twoje do tej nazwy serii. W ogóle seria się miała nazywać
Mapmaker i Midbuster i Mapmaker na tropie kręgów kukurydzy, ale no to by była trochę za długa nazwa. Troszeczkę za długa. Troszeczkę. Dlatego na tropie kręgów kukurydzy myślę jest najlepsze. Albo to jest, będzie po prostu na tropie kręgów kukurydzy. O. No, może i tak. Dobra, jadę już do ciebie, już zajeżdżam powolutku. 30 z wozem przyjechałem. Jak prawdziwy polski Polak. 50 proszę. Litrów. Dobrze. Jest w worku. A, tu już zabrałeś sobie, myślałem, że tu będę ładowywać. O, kurwa, a, dobra, zapomniałem, że gramy realnie. W ogóle za dużo chyba tego będzie teraz. Nie zniknie mi ten ciągnik, jak skończę misję? Nie, on nie, trzeba, sam będę musiał go zwrócić. Odebrać wtedy. To czekaj, zaraz będę... O, skończyło? Zabrakło mi dosłownie 3 litrów. Co ty mówisz? No, czekaj, ile miałem? Ile było? Ile jest do worku? Ile przywiozłeś worków? Czyli Ctrl I, 3 worki. 3 worki to jest... Czekaj, 3 worki to jest... To by powinno... To ile jest w worku? To jeden musiał być niepełny. Weź wyładuj teraz, okej? Okay? Czekaj, próbuję. A, muszę go wyłączyć. Ty, nie mogę. Ctrl I. Ej, co jest? Który? Nie mogę. Albo i samo. I. Nie mogę. Mogę ja? Poczekaj. Czekaj no. Poczekaj. No to zostaliśmy oskubani na 3 worki. No nie wierzę. Zabrąbał mu worki. No to super. Nie, bo to już normalnie ma ziemniaki, więc musi, to wiesz, to trochę tak jakbyśmy robili sobie, przerabiali zboże na ziemniaki, nie? Ziarno na ziemniaki wtedy. Bo to już zmieniło swoją tą, nie? Nie zmieniło, tylko po prostu kontrakt się skończył, tak mi się wydaje. Czy tak, ale nie możemy zyskać nasion, bo teraz to już nie jest nasion, tylko są ziemniaki teraz, nie? No tak. Okej, no 4 koła. Siadasz na wóz? Siadam na wóz. Nie wiem, czy to jest... A zobaczę, możesz wejść do środka, czy jest passenger ten. Czekaj. Nie mogę. Możesz? Nie. Tak więc ogień, jedziemy na farmę. O kurczę. O, no szybko! Ile mam jechać? Cóż, mamy w sumie 26 minut odcinka, tak więc generalnie moglibyśmy już kończyć. No możemy skończyć, nie? Dobra. Tak naprawdę. To ja mam zjechał, to możesz kończyć w takim razie. Tak więc cóż, oczywiście tak jak mówiłem już chyba dwa razy wcześniej, poprzedni odcinek macie u Riota, tego, który pędzi tym 60-kiem, się 30-kiem. I następny będzie też u tego pana z 30-ki. A jeszcze kolejny będzie u mnie. I cóż, tak. Za tydzień. Odcinki oczywiście, filmiki. No odcinki, no mniejsza. Zawsze o godzinie 12 w niedzielę, a u niego w środę albo w czwartek, bo jeszcze się nie od tylu odcinków jeszcze się nie zdecydował, czy to będzie środa czy czwartek, no. Chyba to będzie środa. Nadal niezdecydowany. No cóż, tak więc to był na tyle. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia i cześć. Na razie. To pa.